Witam Cię i w tym wideo spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy jest jakaś szansa na odzyskanie prawa jazdy zawodowego u osoby z niedosłuchem lewostronnym, która utraciła prawo jazdy po badaniach w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Oczywiście przyczyna skierowania na to prawo, na te badania jasna, nasz ulubiony alkohol. Zapytanie internauty. Czy istnieje możliwość odwołania się od orzeczenia lekarskiego od wyniku badania lekarskiego przeprowadzonego na podstawie artykułu 122 ust. 1 Prawo o ruchu drogowym, w wyniku którego lekarz stwierdził u mojego brata istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania na wszystkie kategorie zawodowe prawka, czyli no, od kategorii C, C do E i D. Skierowanie go na te badania nastąpiło po zatrzymaniu go przez policję i stwierdzeniu u niego poziomu alkoholu 0,4 mg na litr, no chociaż wtedy nie kierował ciężarówką, tylko samochodem osobowym. Bardzo proszę o jakąś wskazówkę, jak można zminimalizować ten problem. No, nadmieniam, że mój brat od wielu lat nie dosłyszał na to lewe ucho i wyszło to jeszcze raz podczas tego badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Czy jako kierowca zawodowy faktycznie nie może korzystać z aparatu słuchowego, bo ten aparat kiedyś był badany i troszeczkę mu tam ten słuch na to ucho poprawiał? No, odpowiadając na te właśnie wszystkie pytania. Norma dla kierowców zawodowych jest jasna. Według ostatniej nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia, w badaniu audiometrycznym tonalnym ubytek słuchu w uchu gorzej słyszącym, czyli tutaj w tym przypadku lewym, obliczonym jako średnia częstotliwości 0,5, 1, 2 i 4 kHz musi być mniejszy lub równy 35 dB. Także to badanie jest przeprowadzane bez aparatu słuchowego. Natomiast z tego wynika, z tego badania WOMP-owskiego, że to ucho gorzej słyszące tego brata musiało być po prostu poza normę audiometryczną. Powtarzam jeszcze raz, badanie odbywa się bez aparatu słuchowego. Jeżeli chodzi o odwołanie, no bądźmy szczerzy, WOMP-y jako jednostki referencyjne badają raczej sumiennie i wątpię tutaj, czy Instytut Medycyny Pracy jako instytucja odwoławcza wyższego szczebla zmieni to poprzednie negatywne orzeczenie. No oczywiście spróbować zawsze warto, no, trzeba wiedzieć, że wiąże się to z kosztem, no ale tutaj czy moja opinia, czy nawet moje badanie, czy cokolwiek bym nie poradził, niczego tutaj nie zmienia. No, prawdopodobnie niedosłuch jest jaki jest. Co do używania aparatu słuchowego później, no oczywiście, że można go sobie używać, ale pierwszym podstawowym warunkiem jest najpierw spełnienie tej normy słuchu wymienionej w rozporządzeniu ministra zdrowia, prawda, dotyczącej badania kierowców. Czyli najpierw trzeba spełnić normę, jeżeli ją spełniamy, to czy używamy aparatu, czy nie, to dla ustawodawcy nie ma specjalnego znaczenia. Na tym kończę. No, możesz oczywiście tutaj skomentować to wideo tutaj poniżej. Zrób swój wpis, prawda, każdy oddźwięk jest dla mnie mile widziany. Natomiast jeżeli Cię interesują podobne tematy odnośnie niedosłuchu, wady wzroku i prawa jazdy, czy jakichkolwiek innych przeciwwskazań zdrowotnych, czy psychotestów, zapraszam tutaj na swojego bloga psychotestykierowców.pl. Także mówił Wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jeszcze raz jedna przestroga. Nie jeździmy po tym alkoholu. Niestety łapią często, a nie daj Boże właśnie wychodzą przy okazji jakieś inne problemy zdrowotne, tracimy prawo jazdy do końca życia. No, w tym przypadku wątpię, żeby ten słuch cokolwiek się tutaj kiedykolwiek komuś poprawił. Także jeszcze raz żegnam Was, Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie skomentuj to wideo.